zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku złożony jest z dwóch połączonych ze sobą budynków kościelnych. Starego z początku XVII wieku oraz nowego z początku wieku XX. Pierwszy kościół w tym miejscu zbudowali przed 1547 rokiem Raczkowicze, właściciele miejscowych dóbr. Wtedy powstała też parafia. Wkrótce właścicielem Białegostoku został Piotr Wiesiołowski, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego i to on ufundował w 1581 roku nowy kościół drewniany pod wezwaniem Trójcy Świętej. W 1617 roku Wiesiołowscy rozpoczęli budowę kościoła murowanego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół ten z pewnymi przeróbkami przetrwał do naszych czasów jako stary kościół farny. Kościół farny jest w stylu późnorenesansowym, a wewnątrz znajduje się wyposażenie późnobarokowe ufundowane przez kolejnego właściciela Jana Klemensa Branickiego. Pierwotnie świątynia miała charakter późnogotycki z elementami renesansu mazowiecko-litewskiego. Wewnątrz kościoła ściany pokryte polichromią z 1751 roku autorstwa Antoniego Herliczki. Ołtarz główny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wykonany z drewna, pokryty białą polichromią ze złoceniami. Nad ołtarzem obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny namalowany przez artystę barokowego tworzącego na dworze Branickich Augustyna Mirysa. Nad ołtarzem umiejscowione oko opatrzności Bożej, niżej mesa z tabernakulum, które podobne jest do tabernakulum Berniniego w Rzymie. W kościele znajdują się trzy tablice, jedna upamiętniająca fundację kościoła z 1617 roku, druga informująca o tym, że w tym kościele po raz pierwszy zabrzmiały pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego. Były to pieśni Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Bóg się rodzi, Pieśń o miłosierdziu boskim. Trzecia tablica informująca o konsekracji tej świątyni w drugą niedzielę po Wielkanocy w 1664 roku. W podziemiach starego kościoła znajdują się trumny fundatorów, m.in. Katarzyny Poniatowskiej, Izabeli z Poniatowskich-Branickiej, a także trumny arcybiskupów Edwarda von Roppa oraz Edwarda Kisiela. Istnieje legenda, że w podziemiach kościoła farnego znajduje się przejście do Pałacu Branickich, który znajduje się nieopodal. Obok starego kościoła farnego znajduje się o wiele większy kościół neogotycki, wzniesiony w latach 1900-1905 według projektu Józefa Piłusa Dziekońskiego w stylu neogotyku nadwiślańskiego, długi na 90 metrów i wysoki na 72,5 metra. Budowa nowego kościoła nie była prosta, bo po włączeniu w 1807 roku do Imperium Rosyjskiego nie wolno było rozbudowywać żadnych świątyń. Dzięki staraniom księdza dziekana Wilhelma Szwarca władze carskie w 1896 roku wydały zgodę na powiększenie istniejącego kościoła farnego. Wybudowana katedra to replika kościoła świętego Floriana na Pradze w Warszawie. Katedrę poświęcono w 1905 roku
ale prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem wnętrza trwały aż do I wojny światowej. Kościół uroczyście konsekrowano dopiero w 1931 roku. W czasie wojny w 1944 roku spośród całkowicie wypalonego Śródmieścia Białegostoku ocalała jedynie białostocka fara i kościół świętego Rocha. W 1977 roku urządzono w kościele kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej, którą uroczyście poświęcił kardynał Karol Wojtyła w dniu 27 listopada 1977 roku, a 5 czerwca 1995 roku miała miejsce uroczysta koronacja białostockiego wizerunku Ostrobramskiej Matki Bożej Miłosierdzia. W latach 1945-1991 kościół farny pełnił rolę prokatedry. W 1985 roku papież Jan Paweł II podniósł świątynię do godności Bazyliki Mniejszej, a 5 czerwca 1991 roku, erygując diecezję białostocką, ustanowił ją katedrą. Ołtarz główny Najświętszej Maryi Panny to perełka polskiego neogotyku. Główna scena przedstawia rzeźbę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Są też ukazani tu apostołowie, zdziwieni nieobecnością Matki Bożej. Jest też wyobrażenie Trójcy Świętej. Bóg Ojciec Błogosławiący, Syn Boży i Duch Święty. Na szczycie symbole czterech ewangelistów: Mateusza anioł, Łukasza wół, Jana orzeł i Marka lew. W katedrze są też przepiękne ołtarze Matki Boskiej Częstochowskiej, ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, ołtarz Matki Bożej Miłosierdzia, ołtarz Pana Jezusa Miłosiernego i ołtarz świętego Antoniego. Jest też marmurowa ambona przykryta baldachimem w kształcie ośmiokąta. Zawiera płaskorzeźbę z brązu Pan Jezus wśród dzieci. Na uwagę zasługują też organy, które pierwotnie miały 42 głosy, a po rozbudowie dodano 24 nowe głosy i w tej chwili jest ich 66. Do 2990 piszczałek z 1903 roku w latach 1955-59 dodano 561 nowych. Organy w bazylice służą nie tylko podczas nabożeństw, ale tu organizowane są również katedralne koncerty organowe, na których można podziwiać wirtuozowską grę organistów polskich i zagranicznych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.